Witam bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej. Trener drużyny gości, pan Bartosz Starachowski. Witam serdecznie. Witam. Trener gospodarzy, pan Tomasz Grzegorczyk. Bardzo proszę o komentarz do meczu dzisiejszego trenera drużyny KKS Kalisz. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Uważam, że z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym. Strzeliliśmy trzy bramki. Szkoda tak tylko tych ostatnich 15 minut, że już tak troszkę było za dużo nonszalancji i zespół Polkowic strzelił nam bramkę taką kontaktową na 3-1 i troszkę zrobiło się nerwowo. Niemniej jednak no, wielkie gratulacje należą się dla mojego zespołu, bo naprawdę oprócz tych strzelonych goli jeszcze mieliśmy mnóstwo sytuacji do zdobycia kolejnych, także dzisiaj uważam, że bardzo dobrze drużyna się zaprezentowała. Troszkę tak przystępowaliśmy do tego spotkania z takimi obawami, bo po takim naprawdę dobrym meczu, tym pucharowym w środę, bałem się, że ten poziom motywacji może być troszkę słabszy, ale drużyna naprawdę przystąpiła do tego spotkania zdeterminowana i wielkie brawa dla mojego zespołu za to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo trenerowi. Bardzo proszę komentarz do meczu trenera gospodarzy, pan Tomasz Grzegorczyk. Dzień dobry. Bartek, przede wszystkim gratulacje półfinału. Duża rzecz, także naprawdę duże gratulacje z mojej strony dla ciebie, dla sztabu i dla zespołu. Wiadomo, wiedzieliśmy, że mogą nastąpić problemy jakieś takie pod względem motorycznym w końcówce i te końcowe 15-20 minut wyglądało nieźle z naszej strony, ale to też, tak jak mówię, widać było, że Kalisz grał ten mecz pucharowy w środę i tutaj duże zaangażowanie z ich strony było w tygodniu. Ja jestem zawiedziony. My jako zespół nie możemy w dwóch meczach stracić 6 bramek i to w tak kuriozalny sposób, jak i kolejny raz dzisiaj. Wiedzieliśmy, że przewaga zwrotowa jest po stronie Kalisza i mają wysokich zawodników, przede wszystkim Giela z przodu, ale w taki dosyć prosty sposób pierwsza bramka stracona tuż po nieuznanej bramce dla nas, gdzie Rafał Karmelita strzelił zdecydowanie za szybko w pierwszej połowie, bojaźliwie. Kolejny raz moim zdaniem zespół nie był świadomy moim zdaniem ważności tego meczu. Miejmy nadzieję, że ta świadomość jak najszybciej wróci i tutaj zdecydowanie inaczej musimy grać, reagować jako zespół i tutaj za łatwo oddawaliśmy przestrzeń. Za daleko od przeciwnika, mało agresywnie, pod piłką też moim zdaniem nie to, co sobie założyliśmy. Druga połowa lepsza, też uważam, że zmiany wniosły ożywienie w nasz zespół. Szkoda, bo w końcówce mieliśmy 2-3 sytuacje takie, które mogliśmy zamienić na bramkę, nawet przy stosunku 3-1. Tutaj na pewno zespół musi się obudzić, ja muszę wstrząsnąć zespołem, bo tak nie możemy grać, żeby 3 bramki na meczu u siebie tracić. Okej, z zespołem, który jest z górnej części tabeli, ale w każdym tygodniu my musimy szarpać punkty, walczyć i tak jak Bartek skończył, był zespół Kalisza zdeterminowany. Moim zdaniem my byliśmy zdeterminowani, ale tak naprawdę w końcówce. I to od początku musimy pokazać w następnym tygodniu i z pełną świadomością powiedzieć, że do Siedlec jedziemy po punkty, bo wiemy jak wygląda tabela i wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy i tutaj na pewno potrzebujemy zawodników, którzy wezmą odpowiedzialność za grę, za drużynę, za zespół na boisku. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.